wyczekiwana i jeszcze bardziej potrzebna inwestycja, jaką jest kompleksowa modernizacja hydroforni, którą mamy tutaj u nas w gminie. Jest to inwestycja bardzo ważna ze względu na to, że gmina Sosnówka posiada tylko jedną stację tą uzdatniania wody, więc musimy przede wszystkim dbać o to, aby jak najlepiej, jak najdłużej i jak najmniej awaryjnie służyła mieszkańcom. Dlatego tak, projekt bardzo duży, całościowy projekt, jest to ponad 2 miliony 600 przy współfinansowaniu z Unii Europejskiej. Umowa została podpisana, przygotowujemy już dokumenty przetargowe, żeby jak najszybciej ruszyć z tym działaniem. Oprócz kompleksowej modernizacji pomp, wszystkich urządzeń towarzyszących, budynku przede wszystkim również też wymaga tego. Poszliśmy w odnawialne źródła energii. Założymy tam fotowoltaikę, która będzie zaopatrywała tą stację w energię elektryczną. Dodatkowo jeszcze udało nam się przy tym projekcie, będzie możliwość dołączenia odcinka wodociągu w Motwicy, co też poprawi, raz, że zabezpieczy mieszkańców w wodę, którzy jeszcze nie mają tego wodociągu, a dwa, pozwoli na to, aby cmentarz parafialny, który się znajduje, który już jest na, jeśli chodzi o miejsca na wykończeniu, mógł poszerzyć swoją powierzchnię. Dodatkowo jeszcze przy szkole podstawowej wyremontujemy tą przyszkolną oczyszczalnię ścieków, także robota bardzo duża, bardzo kompleksowa. Myślę, że będzie to wielki sukces, kiedy już uda nam się to skończyć. Troszeczkę to potrwa ze względu na to, że wszystkie roboty tutaj będą prowadzone pod bezpośrednim nadzorem sanepidu, żeby oczywiście woda nie została w żaden sposób skażona i cały czas mieszkańcy mieli bardzo dobrą wodę, która będzie do nich płynęła. Było prace doprowadzone na czynnej stacji, która będzie non-stop dostarczała wodę przecież. Tak, to będą roboty prowadzone na otwartym źródle wody, że tak powiem. No, taką mamy sytuację, mamy tylko tą jedną hydrofornię, więc będziemy musieli to tak zgrać, żeby i roboty zostały wykonane z jak najmniejszymi utrudnieniami dla mieszkańców. No, pamiętajmy, okej, mieszkańcy mogą chwilę zaczekać, mogą zabezpieczyć tą wodę, która jest im potrzebna bytową, natomiast musimy też mieć na uwadze to, że my jesteśmy gminą wiejską, my mamy tutaj wielu hodowców bydła mlecznego na przykład, no i też musimy w jakiś sposób pamiętać o nich i zabezpieczyć im tą wodę, żeby te zwierzęta nie ucierpiały w tym czasie. Harmonogram tych prac, panie wójcie, już pan wspomniał, że to nie będzie szybkie wykonanie, ale być może taki deadline, końcowy termin. Końcowy termin to myślę, że to będzie dopiero w przyszłym roku. 2022. Tak, w tym roku zaczniemy jeszcze taką dodatkową, ale to już jest dodatkowa praca, którą wykonamy przy okazji, ale myślę, że jest też bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Wymienimy wszystkie wodomierze w całej gminie na odczytywane elektronicznie, żeby już nie było problemu z odczytami, żeby nie zmuszać mieszkańców do tego, żeby oni sami dokonywali i zgłaszali te odczyty. Żeby pracownik musiał jechać i odczytywać, po prostu elektronicznie będzie to odczytane, wszyscy dostaną później tylko informację, ile tej wody zostało zużyte. Także myślę, że to też będzie ładny krok do przodu. Dodatkowo jeszcze będziemy teraz wdrażać też przetargi z poprzednich umów, czyli wymiana oświetlenia ulicznego w naszej gminie na oświetlenie energooszczędne LED-owe. I oczywiście odnawialne źródła energii, natomiast w tym momencie jeszcze cały czas z niecierpliwością czekamy na wyniki w naszych wniosków, które zostały złożone do Wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych. Na chwilę obecną nie wiemy, ale mam nadzieję, jestem jak zawsze optymistą, że oprócz tego jeszcze uda nam się wykonać drogę. Ja na chwilę jeszcze wrócę do tej stacji wodociągowej i w ogóle tego projektu wodociągowego. Z tym projektem, to był główny chyba projekt, znajdował się na pana liście, że powiem, wyborczej, to z tym projektem startował pan w tych wyborach samorządowych. To było główne założenie do zrealizowania. Tak, oczywiście, dlatego że
I ja i wszyscy zdajemy sobie sprawę, że najważniejszą rzeczą potrzebną do życia człowieka jest to woda. I w głównej mierze przede wszystkim trzeba zabezpieczyć to, abyśmy mieli cały czas dostęp do wody. Fajnie, że mamy tą hydrofornię, no ona ma już swoje lata i czas najwyższy było dokonać i modernizacji, troszeczkę unowocześnienia tego wszystkiego, żeby służyła jeszcze dłużej. Dlatego był to jeden z moich priorytetów, tak oczywiście od samego początku mówiłem o tym. Starałem się, czekałem, aż pozyskam na to pieniądze, dlatego że jest to bardzo duża inwestycja i budżet gminy no, nie do końca pozwoliłby na to, aby wykonać tą inwestycję z własnych środków. Ale tak, udało się, z tego powodu jestem naprawdę bardzo szczęśliwy i mam nadzieję, że po zakończeniu tej inwestycji, tak samo jak ja, cała gmina będzie szczęśliwa i woda będzie płynęła szerokim strumieniem jeszcze wiele, wiele, wiele lat.